I to jest bardzo fajne, radosne dla nas wydarzenie, ale kompletnie nic nas tutaj nie zaskoczyło, bo poznaliśmy naszych kolegów i koleżanki w Polskim Związku Piłki Nożnej i wiemy, że są innowatorami, że wychodzą naprzeciw nowym trendom, że chcą się cyfryzować. Podpisanie tej dzisiejszej umowy świadczy o tym, że na pewno będziemy starali się, żeby obieg tej dokumentacji był obiegiem elektronicznym, był obiegiem bezpapierowym, co spowoduje pewnie, że nasi pracownicy, nasi współpracownicy, kontrahenci również w te rozwiązania innowacyjne i bezpapierowe będą podążać. W Polskim Związku Piłki Nożnej z uwagi na obszar i ogrom dokumentacji, którą przerabiamy, na pewno wykorzystamy to narzędzie absolutnie w 100%. Mamy kilkaset dokumentów miesięcznie, które nasze departamenty, nasza księgowość przerabia. To jest kilkaset segregatorów dokumentacji rocznie. Pamiętamy te obrazki, kiedy to trenerzy, piłkarze, sponsorzy siadali przy stole i podpisywali dokumenty w wersji papierowej, ale żyjemy dzisiaj już w XXI wieku. Więc od tej pory w Polskim Związku Piłki Nożnej i w ogóle w związkach w całej Polsce podpisywane dokumenty będą elektronicznie. To cieszy nas najbardziej. Ta innowacyjność na pewno w tym obszarze w Polskim Związku Piłki Nożnej bardzo się nam przyda i wydaje mi się, że będzie to z sukcesem i dobry ruch, jeśli chodzi o ekologię.